Witam się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić serniczek, taki wiosenny, na zimno. Tak, Tak, synek. dzisiaj będziemy robić takie lodziki. Taki fajny serniczek. Tu mam przygotowaną tą formę, taką silikonową z Biedronki sobie kupiłam. Dwie galaretki będą nam potrzebne, tak Dominik? Jedna jest pomarańczowa, druga Ja truskawkowa. lubię No ja galaretki. wiem, że Ty lubisz. Tutaj do ubijania wziąłem sobie śmietanka 30%, dwie, no i dwa serki waniliowe. I tutaj pokroiłam sobie dwa banany w kosteczkę. I herbatniki. Tak, takie herbatniki też będą nam potrzebne. Poczekaj. I te drugie, Bo takie mam drugi deserowe, biszkopty. deser czekoladowy. Nie, synek, bo będą mi potrzebne. Zobaczcie, teraz ubijamy sobie na sztywno pianę, żeby nam się masa ładnie związała. Teraz będę dodawać serek waniliowy, zobaczcie, do tej masy. No. Akurat mam dwa, to mi tutaj wystarczą. A więc tak, następny serek. Ostatnio robiłam ten serek, to właśnie Dominikowi zasmakował. I teraz robię podobny. Więc tak, dwa serki. Lepiej waniliowe. Wedle uznania u nas są waniliowe. Mieszam. Żeby to była ładna taka płynna masa. Teraz masę odstawiamy na bok. A tutaj będę sobie szykować właśnie na spód w takiej silikonowej mojej miseczce herbatniki. Dominika tam w tle słychać. O, herbatniki. Ładnie je tutaj, może najpierw poukładamy, tak równiutko, ładnie. Więc tak, zastanawiam się, jaką to stronę poukładać, ale myślę, że już chyba, o, tak będzie lepiej. Układamy, niech będą tak. I tutaj będziemy mierzyć. Dobrze, tak wystarczy. Teraz będziemy tu przelewać tą masę. Ładnie tak wszystko z miski, o, żeby tu ładnie się rozprowadziła masa, o, czyściutko, a więc tak, ładna, gładziutka masa. Mama. Do tego dam galaretki. Mama. Co? Trzymaj. Dziękuję. Zostało troszkę. Mama. Co? Pamiętam,
jak mówiłaś mi, że ołówek robi się z drewna. Ja nie wiedziałem, ale miałaś rację, robi się ze z drewna. Teraz tu będziemy kroić sobie na kawałeczki gotową już galaretkę, bo kroję ją w takie kosteczki. Mama robi mi smaku makaretka. Tak, lubisz. Mogę się pokazać? No możesz, pokaż. No to... O. Widać ciebie, widać. Ach, to jest mój mały, słodyczowy wampirek, tak? Ach. Idzie babcia. Tak. Albo wujek idzie. Wujek. O, i pomarańczowo. O. Wyglądają jak dzieci. Miś, ale ty jesteś ubrana. Kroimy kawałki. Mogę? Nie przeszkadzaj. No miniczek, no. O, takie nie... No się rozpadły trochę. Ja tu nagrywam, synek. Widzicie, jak nagrywam, to już. O, tak drobimy w nieduże takie kawałki. I dodajemy tutaj do tej naszej masy. Mój ulubiony czerwony. Tak rozprowadzamy wszędzie, tak ona się ładnie tam... Mogę ją wsypać? ...komponuje. O. Już gotowa, świetnie. Ja no syp. O, ona ładnie się tam nam masę wsiąknie. O. Tak na gęsto, jak lubicie. Masz tutaj. O. Wsiąknie. O, tam głębiej. Tą masę, ona tak ładnie później nam zastygnie. Teraz przełożymy sobie biszkoptami. Zobaczcie. Tak na wierzch ułożymy biszkopty. Wcześniej namoczone w galaretce z jednej i drugiej strony. Zobaczcie, one się ładnie tak komponują. O, tak różniutko. Taki szybki, fajny deserek. A smaczny, mówię wam. O, tak. I tak z każdym biszkopcikiem. Fajnie będzie się tu nam komponować. O, zobaczcie. Dominika lubi takie deserki zajadać. Równiutko. Dominiczek, możesz sobie wziąć. Musi tutaj stać, skubnąć co nieco. Mały taki łasuch. O, i maczamy, tak. I tutaj jeden narzucamy jeszcze tak bokiem. Wow! A, zobacz, jaki będzie dobry. Pierwszy raz taki sernik. Mama, a ta... No i zostało nam do galaretki, to delikatnie ją tak... A ona te wafelki na, po lodach? To będzie inny. No to jutro ci dziś. Jeszcze? Zobaczymy, zobaczcie. Mama, tutaj widzę jeszcze resztki. Tak troszkę galaretki. Mama, tutaj widzę jeszcze resztki. Dobrze. Mogę wyjść. Aha. I do lodówki odstawiamy. Najlepiej na całą noc, żeby się tam ładnie nam zsiadło. No. My to zawsze kładziemy na całą noc, każde ciasto. No tak. O. I tak... Tak, gotowy serniczek odstawiamy do lodówki. Najlepiej na całą noc, żeby ładnie się zsiadło.
No i jeżeli taki film Wam się podoba, to zasubskrybujcie mój kanał. Napiszcie mi komentarz, co sądzicie o tym deserku. Udostępniajcie też kanał znajomym. Widzowie, jak spróbujecie, to będzie dobry. Aj, synek. Że się przewrócicie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa.